No, tak to zostało, że tak powiem, drogą losowania rozstrzygnięte. No, my musimy co prawda jeszcze wygrać jeden, bo to był dopiero pierwszy nasz mecz i tak wchodzimy w granie, że tak powiem. Natomiast, no, spotkamy się mistrz z zeszłego roku, spotkamy się już w półfinale. No i to na pewno będzie szlagier tej kategorii wiekowej, nie? Tak. Tu z kolegą właśnie też będziemy. Od 2006 roku, czyli 11, no bo wcześniej gdzieś tam nie można było, no ja zakończyłem grać w wieku 36, już mogłem, grając jeszcze jako zawodowo, mogłem już występować też w oldboyach, ale jakoś nie było okazji za bardzo. No potem te 3-4 lata były takie, gdzie no nie dane było, no i od Bełchatowa zacząłem od 2006 roku. Pozdrawiam, Robert. W komplecie stają, bo inaczej trener Waldemar W. no po prostu zbiera wszystkich i nie mogą mu odmówić. Także oni zbierają się w komplecie, ale mówię, to jest fajne, bo no mówię, gdzieś to w serduchu zawsze u nas jest, nie? No to, że oni się zbierają, no to mówię, zasługa trenera, że chce zebrać ich i raz do roku się spotykają, robią sobie taki zjazd tej ekipy, którą prowadził, i to jest sympatyczne bardzo. Znaczy, no najbliższe plany mamy koniec czerwca teraz Międzynarodowe Mistrzostwa Czech w Ostrawie. To, co koledzy z Ostrawy byli w zeszłym roku w Dżonkowie, tam zapraszali na ten, oni w tej chwili, tak, bardzo dobre, więc decydujemy się tam wybrać na koniec czerwca. No zobaczymy jak to organizacyjnie u nich wygląda, bo im pierwszy raz robią tą taką imprezę na taką skalę. No a później co? Później mamy sierpień, mamy wyjazd do Chmielnickiego na Ukrainę. No i potem we wrześniu kolejny Kaman Cup, już szósty, no gdzie najprawdopodobniej w Giżycku będzie, no to już w tej chwili jest, ta impreza jest praktycznie no, porównywalna do naszej imprezy typu Mistrzostw Polski, bo tych zespołów zjeżdża coraz więcej, no i tam jest to, że tam grają też panie, nie?